przeciwnik miał być inny. Macie czat? No to zadajcie pytanie na czacie. Jakiej walki chcecie? Bo miałem mieć najlepszego konia z jego stajni. Miał być tutaj na jego miejsce Dominik Zadora. Muraniówko, piszą ludzie niektórzy. Jówko też byłby faworytem moim zdaniem. Ale Zadora, zdecydowanie, faktycznie Zadora częściej. Ale to w jakiej konkurencji z panem Jackiem? Miał być dzisiaj prawdziwy freakfight, który miał rozwalić system. Więc Pawła sobie zawsze mogę wziąć na deser. Wygrałem ostatnio, wygram jeszcze raz, ale miał mi dać swojego najlepszego konia ze swojej stajni. Więc ja się pytam, gdzie jest Dominik Zadora? Pytaliście, czy biorę tą walkę, tak? Biorę tę walkę. Nie widzę przeciwnika. Słuchajcie, mi to wszystko jedno, jestem prosto z wesela, z Rataja, jeszcze do końca nie wytrzeźwiałem, jeśli mam być szczery. Ja mogę stłuc Jacka, mogę zbić kogoś innego. Generalnie niech kibice, fani decydują. Mamy podobno jakieś wydarzenie na koniec sierpnia. Na razie tam się szykują imieniny u cioci. Takie są emocje. Więc dajmy ludziom prawdziwe emocje. Gość nazwał mnie publicznie g***elem. Ta zniewaga krwi wymaga. Zróbcie to u siebie. Powiedziałem tak. On zaproponował te warunki, bierzemy zrytą te warunki. Tylko nie żaden dwóch na jednego, bo to jest frajerski zagrywka, to jest frajerska zagrywka. Tak jak chciał, bije się zrytą, bije się potem ze mną. Bije się zrytą, nie, to już potem się nie będzie bił zrytą, bo będzie leżał i będzie jedyneczka na niego oddana. 3 minuty bije się z Ryta z Zadorą, Ryta minutę odpoczywa, w tym czasie ty bierzesz na tą minutę tak. Z Dominikiem i potem wychodzi z powrotem. No już potem już nikt nie wychodzi. Mi się to podoba, bo na dobra Pawła, federacji tak, ja jestem w stanie zajesz. Tutaj ustąpić i... Na koniec jeszcze Paweł, to jest oddzielna historia, no. Dobra, bo ja mam temat do Karoliny. Ty takie, nie wiem co ty założyłaś, kurwa, chyba jak cię pierdolno, to gwiazdę zobaczysz, od razu się przebrałaś za tą gwiazdę. Powiem ci tak, że jakby dawali Mistrzostwo Świata zasiadanie na... to ty byś była, kurwa, taką mistrzynią świata, że ja pierdolę. No i jesteś tutaj tak naprawdę dzięki mnie, bo nikt z tobą walczyć nie chciał, więc podziękuj. Podziękuj, bo ja jestem tutaj królową. I gdyby nie ja, to wiesz, gdzie byś teraz była? W domu robiła loda sąsiadowi żona temu, bo się bierzesz za zajętych, nie obchodzi cię to. Jak jesteś singielką, to możesz się z kim chcesz, ale żeby się ruchać z zajętymi facetami, żeby zdradzać swojego chłopa, to już się nie wpisuje w moje w ogóle, wiesz, zasady życia, naprawdę. Możesz sobie robić, co chcesz, ale nie krzywdź innych. Dobra, już zamknąłeś paszczydło? Tak? Zamknij ryj. Dziękuję ci bardzo. Zamknij ryj. A więc chcesz, tak. Chcesz to sobie zamknąć? O, tak. To nie rzucajcie owocami. Masz banana, masz, proszę bardzo, banana. Jakby masz banana. A zajmijmy się czymś świeższym. Banana. Piękną piosenkę wypuściłaś, a twoje przedstawienie to jak wstęp dla dobrego. Osa, co, nie? Raz, dwa, trzy, nie mam miękkiej gry, ja mam ten skill, żeby wybić dobra, ci kły. Ladacznico, ladacznico. Bo ty jesteś prawdziwą mistrzynią świata i to mnie tak jakby, tak się cieszyłam, że mam tą walkę, co nie? No. A ty dostałaś ten pas, kurczę, w prezencie, bo nawet nie doszło kurwa, do tej walki. To dlaczego ty nie dostałaś żadnego prezentu? Jaka jest bo twoja ja kariera sportowa? Jaka nie jest, masz kurwa, tej kariery, twoja kariera to jest sportowa? Smutne. Przyszłaś tutaj, bo ja myślałam sobie na emeryturę, fakty... zarabiać hajs. Emeryturę? A ty? Poczekaj, a wie jeszcze tym, ale to jest jak nie jedna małolatka, to jaka emerytura? To przeszkadza, kurwa. Poczekaj, jak emerytura jak się wiele to robię jak małolatka. Różowa landrynka, ja jestem przyszedł na konferencję, a nie do różowej landrynki. Poczekaj, co? Co się odpierdala? Głośniej, bo cię kurwa nie słychać. Głośniej? Mogłabyś mówić o jakimkolwiek, nie wiem, poziomie sportowym, którego nawet nie masz. I to jest trochę smutne, bo to, że broniłaś później pas przeciwową mistrzynią, to pojechałaś do samej i zostałaś w pierdol. Pokażę ci. Ty widziałaś tą walkę, kurwa, tak, bardzo wyrównana walka. Bardzo wyrównana walka. Ty byłaś kiedykolwiek w ogóle... Pokazałaś bardzo trzy. Walczyłaś kiedykolwiek o Mistrzostwo Świata, jeżeli to jest takie tylko i wyłącznie w prezencie. No kaudy są z dziewczynami, które mają zerowy, jakby 0,9, one mają żadne wygrane walki. To gdzie są te Mistrzostwa Świata? To nie było przypadek. Co ty osiągnęłaś swoją prezencję? Chuja osiągnęłaś, tylko potrafisz chuje ciągnąć. O co macie konflikt w ogóle? Kto ma mniejsze szerogi? Nie, o to chodzi. Nie, o to chodzi jeszcze, konfliktu, że nie masz do mnie szacunku. Ja też do ciebie nie mam szacunku. Szacunek miałam. Nie, nie masz. Miałam. Mówiąc, że jestem dla ciebie na przetarcie, kurwa, kim ty no jesteś? No bo trochę jesteś. Kim ty jesteś? Naprawdę, najpierw mi zaimponowałaś. Ja się tej walki nie mogę doczekać, naprawdę. No poczekaj, czemu nie weźmiesz do walki w MMA? Dlatego, że to ja jestem tutaj królową i to ja wyznaczam zasady, rozumiesz? Ale poczekaj, na cię nie wolisz. Tylko z kickboxingu. Kim ty jesteś? Chcesz to się wodzić ze mną? Jak jesteś taka mocna, lubisz dominację, ja się z chęcią zdominuję w parterze. No dawaj. Ja mam dawaj ciebie, zapasy ja mam, do tego. Ja mam dla ciebie jedną walkę ja mam MMA. Dla ciebie prezencik. Dawaj. Kupuj mi walkę MMA, ja mam swój wiek i to ty. Ale ty jesteś, to ty jesteś po to, żeby się wybić na moim nazwisku. To dawaj tę walkę, żeby się wybić na moim nazwisku. Sportowe emocje, to dawaj. Jak się pytałam kogokolwiek. Jak jesteś taka
sportowa. Daj mi jak się pytałam, jak ja mówiłam, to mi nie dałaś nawet do głosu, na macie. Dobra, niech pytałam będzie. Się, kto to jest. Karolina Gackowska, to oni kurwa znają cię tylko i wyłącznie z ruchania w Love Island. Tylko z tego. Żadnych osiągnięć nie masz. Żadnych osiągnięć i do mnie mówisz, że ja kurwa nie mam osiągnięć? Nie, osiągnięcia, tak? A ty teraz co sobą przedstawiasz? Ja idę w stronę sportu, jestem tutaj. A jestem we Freak Fightach teraz, kochani. I sprzedajesz na OnlyFansie, taki się sportowiec. No i co z tego? Zapraszam wszystkich. No widziałam, oczywiście, że tak. A co, nie widziałaś Playboya online? Ale poczekaj, poczekaj. Słuchaj, ale taki siebie sportowy, takie wyznajesz wartości. Robię komuś tę krzywdę, zdradzam kogoś. Ale ja nikogo nie zdradziłam. To jest jak lizanie lizaka przez szybę, rozumiesz to? Jakby dokładnie. Te argumenty, które powiedziałaś, nawet nie mają przejścia. Zdradziłaś swojego chłopaka, mam dobre informacje. Zdradziłaś go. Nie zdradziłam. Zdradziłaś go. Kogo? Mam te informacje. Nie wiem, dawaj. Nie, nawet to nie wiem, jak to nazywa. Jak jej się były nazwa, jak nie wiem. Wchodzisz do mojego łóżka, ja twojego nie muszę, bo się boję nawet. Ty byś mogła mnie bardzo uczyć. Dobrze, że ty się byś boisz, mnie mogła bardzo uczyć, ale ja cię boisz. Z chęcią pokażę dominację. Bardzo dobrze, że się lubisz. Boisz. I chcesz to dominacji. To już jest dobre, dawaj. Wiesz, przewidywanie walki. Ty tylko Anielka mogła cię dominować. To już jest dobre przewidywanie walki, że się boisz. Dobra, co? Dziewczyny, bo się i tak faceta. Jesteś po prostu ladacznicą. Dziewczyny, się przeczytuję. Ale czekajcie, poczekajcie, bo mam coś dla ciebie. Mam nadzieję, że smycz. Andrzej Hramyka, tak, mam coś dla ciebie. Mam nadzieję, że smycz. Mam coś dla ciebie. Liczyłam na to. Kleopatra woli być kotką i... Ale liczyłam, dobrze, już gadasz? No. A odwrócisz się, to cię z tym zdzielę, bo ty to lubisz. Się. Dawaj. Słuchaj, jak będziesz miała nowego chłopaka, dawaj. To dasz mu tą smycz. Ty będziesz moją kotką. To dasz mu tą smycz, powiesz, że jak cię weźmie na ruch, to żeby cię kurwa na to wziął i przywiązał do koloryfera. Proszę, to jest mój prezent wrócisz. Dla ciebie. Daj. Proszę bardzo. A odwrócisz się, bo ty lubisz. Nie, nie. Dawaj, akurat to od siebie nie lubię, ja wolę facetów. I jak się ze swoim chłopakiem, poczeka, a nie, ale kurwa, mówisz, że nic się tak nie zdominował, a cię z chęcią zdominuje. Bo ja uwielbiam dominację, uwielbiam dominację, ale na kimś. Dawaj MMA. Tak się dominujesz, dawaj zobaczysz. MMA. Nie będziesz rundę. Mi mówiła. Nie będziesz mi a mówiła, co mam robić. Sportowy charakter. Bo ja jestem królową, a ty, kurwa, przychrzasz tutaj, żeby się na moich plecach wybić. Gdzie byś teraz była? Nie chcę z tobą się bić. Kurwa, nic się z tobą nie chce bić. Ja miałam walkę, ja miałam już czarną walkę. Czemu ty jesteś? To czemu to jest? Bo po prostu mam ochotę na ciebie. I co, ale nie pierdź, weź się wystraj w domu, tyle? Dziewczyno. No proszę cię, wystraj no, się masz w domu. Walkę. Masz banany, weź tam się, wiesz, pobaw. No, co się tam wydarzyło w klatce? Dlaczego Robalini zaatakowałeś Jowko? No jak cel się przypierdolił, atakuje rodzinę na wywiadach, to ja nie będę z taką osobą w jednej parze, no. No po prostu. A dodatkowo jest mega chujowy, więc lepiej ujebać takiego, żeby z nim nie być. Lepiej samemu być, no proste. Ale obaj chyba macie przegrane tylko, nie? Ja nie przegrałem. Ale masz same przegrane na razie walki. No i co z tego, że mam przegrane? I tak samo jak Jowko. I... Jak im dawałem wygrać, to wygrali, nie? Jak myślisz, masz teraz szansę na jedynkę w swoim rekordzie? A czy wygram, to na pewno, ale z takim śmieciem to mnie nawet nie cieszy. Ja będę to traktował jak zero wygranych cały czas. Przecież zobaczcie, jak on wygląda. Ty wyjebali go z kościoła, on był ministrantem kiedyś. Śmieć. Pogadaj panie. Jeszcze, wiesz, posłuchamy, wiesz, dam ci się ale wypowiedzieć. To prawda, prawda, że byłeś no prawdę mówi, niech daj się, niech wypowie całkowicie. Jowko, ja mam do ciebie pytanie, jak byłeś tym ministrantem, to winą... Jeszcze krótko się wypowiedział, jeszcze pogadaj. Marek, jak byłeś tym ministrantem, to winką szalne spijałeś trochę? Tak, tak. Całymi litrami. Dobra, gadaj, bo słabiutko było, jeszcze proszę, wiesz, bo siedzę, nudzę się, zagryzam. No to przyszykowałeś teczkę, to zacznij gadać, nie? Ja chętnie odpowiem. Pypeć, nazwisko Pypeć. Obsrany no jesteś na to nazwisko. Obsrany jestem, to zadzwoniłem do gościa i z nim kurwa, przez telefon. Kim tak? Jest Pypeć? Ja dole. Patrz mi w oczy, kurwa, jak mówisz do mnie i się nie uśmiechaj tak. Ty masz oczy? Teraz powiedz, kim jest kurwa Pypeć? Naprawdę, człowieku, nie gotuj mnie. Dzisiaj, nie gotuj, to wiesz, o tym mówię, jesteś już obsrany. Patrz mi w oczy, jak mówisz do mnie. Ciebie nie jestem... Patrz mi w oczy. Ciebie... Nie będę o, ci już kurwa lepiej. Robił, co ty chcesz, człowieku. Pypeć. Co ty, kurwa. I nie pypeć ale na człowieku, czym, człowieku, ty nawet nie wiesz, o co człowieku chodzi z tym pypeciem. Ty, kurwa. No, kim jest Pypeć, panowie? Uchylcie rąbki. To jest taki człowiek, który no, produkował dokument. Się filmów moich na YouTubie i coś powtarzasz, chłopie. To jest zawiadomienie. No, do mikrofonu mów, bo to my ciekawi jesteśmy, kim jest zawiadomienie, które sam, kurwa, wydrukowałeś. Obsrany byłeś, chłopie, Pypeć. Mówimy ale konkrety, takie Marek, zawiadomienie bo nie za długo pypeć i chuj wie, o co chodzi. Marek, konkrety. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa. Niniejsze składam kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W skrócie powiedz, nie czytaj nam tego. Generalnie nasz Robalini, że niby wydzwanił do człowieka. Do mikrofonu. Strasznie obsrany, a to jest prokuratura i tak dalej. A wiesz, dalej. Że to on do mnie dzwonił, ty kurwa jebana. Obsrany byłeś, chodziłeś, bałeś się. A wiesz, to że mi takie zawiadomienie jest, nie przyszło, ty to kurwa sam wydrukowałeś. Marek, powiedz po polsku, o co chodzi dokładnie w skrócie, a nie jakieś... Kasio, wiesz, o co chodzi? On tu nie powinien w ogóle być. Powiedziałem, no dobra, że nie... to powiedz, o co chodzi, a nie czym powinien powiedz, być. Powiedz, o co jest, chodzi, kurwa,
celu jeden. No i będzie. To jest kurwa cel. Nie chciałem się z nim bić i się nie chcę dalej bić. Po co żeście go tutaj no, dali? No nie chciałeś no się nie bić, a tu siedzisz, Marek, kurwa, no kurwa, no mówisz konkretnie, czy kim jest Pypeć? Człowiek, który wyprodukował dokument. Ty będziesz kurwa, mi mówił tak konkretnie? Wpisał do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. A jakiego? Ten oto tutaj siedzący obsrany był. Jakiego przestępca? Stakowania i wydzwaniania. Skakowania, kurwa, ty masz mózg skakowany no przez kosmitów. Co z tego, powiedz, on Marek. Jest obsrany. No ale bał dobra, się. Co z tego? No kurwa, chciał nie się dogadywać się z chłopakiem, a chłopak sobie pejlurę wyprodukował. Boi się. No ale to jest jakieś mega, kurwa, że nie on jest wyzwaniał mega. Głupoty, gadał. Nie ma co robić, siedzi i naciąga ludzi na kasę. Naprawdę, Marek, to ja myślałem, że coś ciekawszego. No to, o, to Paweł, powiedz, bo tu dziewczyny się o zdradę kłóciły. Co ty myślisz o zdradę? Paweł. Ja nie wiem, bo ja jestem święty, ja nie zdradzam, ja szanuję swoją kobietę, także dla mnie zdrada to jest grzech. Grzech, ale czyli bardzo złe, tak? No tak, no jak z kimś jesteś, to należy szanować tą osobę. Tak jak w życiu, to tak jest i w takim związku zachowanie. Ja dojrzałem do tego momentu i tak do tego podchodzę. Jak z kimś jestem na poważnie, to nie zdradzam. Dokładnie, to się po prostu rani drugą Twoje osobę. Panowanie się skończyło. To jest ranisz drugą osobę. Twoje panowanie się skończyło. I jedyne, ale co ty możesz powiedzieć, na to poczekaj. Wiesz, ile razy Love ja to słyszałam. Island, że zrobiłam wiesz, za ile to razy. Co ja tam takiego zrobiłam, tak naprawdę nie się każdym. Robiłam, co chciałam, to była moja sprawa. Ale zdradziłeś swojego kogo byłego. Zdradziłam? Nikogo nie zdradziłam. Zdradziłaś. Kogo? Zdradziłaś, mam te informacje. Kogo zdradziłam? Dawaj konkrety. Konkrety, kurwa. Jak się nazywa? Michał, a jak ten chłopak się nazywa? Jak się nazywa? Pytanie do Pawła. A propos pytania Kasiusza. Powiedziałeś, że nie zdradzasz. A z chłopakiem się liczy? Oczywiście, że tak. I mówię ci poważnie, że... Lecisz na mnie. Zadam ci to pytanie wprost, lecisz jak będziemy walczyć. Zostawię to sobie. Pytam się, czy z chłopakiem się ale liczy. Ale ja wiem, Jacek, że na mnie lecisz. Przecież ostatnio, jak to był face to face, to prawie chciałeś cichego tutaj zgłosić publicznie, nie? Także ja wiem, że ty twoje sobie, preferencje ty sobie nie schlebiaj. Ty sobie nie schlebiaj, ja mówię całkiem poważnie. Ja też mówię poważnie. Czy w tych twoich kategoriach z chłopakiem się liczy? Tak, oczywiście, że się liczy, także nie rób sobie nadziei, bo jestem to będę Jacek, miał, to będę miał. Wierny Jacenty, także w żaden sposób nie masz u mnie szans. Nie to jesteś w moim typie. Ja akurat nie mówię o sobie, a mówię o fakcie dokonanym. O, no. To było matrymonium konsumatum. To nie było matrymonium non consumatum. Nie, broń Boże, ja moje preferencje. No nie broń Boże, tylko właściwe. Dobrze. Martwić, natomiast ja się cały czas się bardzo martwię o ciebie, bo ta scena wtedy, jak chciałeś ci... Najpierw Zadora. Najpierw Zadora, a ty teraz myśl, kogo mam na... Co autor ma na myśli? I zostawiam cię z tym pytaniem. No ja nie wiem, jestem bardzo ciekawy, czy tam znowu ci się uroiło, no ale no... Ty już wiesz, już tam zwoje pracują, już wiesz. A ty wiesz i ja wiem. No, wydaje mi się, Jacek, że muszę się tu rozczarować, ale niestety nie. Panna nie będzie szczęśliwa. No, wątpię. Kasio, dobrze poinformowane źródło prosi, żeby parę Maxila tutaj jednak zawołać. Ale po co? Tak po prostu, żeby lać dała. Tak po prostu my tu nie zapraszamy ludzi. Nie? Tak o sobie. No tak przylasz tak, sobie, to może jeszcze raz nie przyjdzie. Jak masz takie same gadki prowadzić jak przed chwilą, no to co? To jest bez sensu, nie? Nie? Że ty będziesz, domyśl się. No to bez co? Sensu. Jowko, bo ludzie na czacie pytają, że najlepsze na razie, co zrobiłeś w Prime, to jak ogoliłeś głowę swoją. Dobrze, że nie jaja. No możesz przebić, nie? Dobrze. Ej, sorry, ale to powinno być normalne, że się goli jaja. Co najwyżej możemy zobaczyć, czy ta kurwa ma. Marek, golisz jaja? A chcesz sprawdzić? Nie, no Ewa mówi, że to jest normalne. Ja nie chcę nic sprawdzać, ale to były normalne. Bo ta kurwa ich nie ma. Jak ta kurwa pieniędzy na maszynkę nie ma, on się tu nażreć, kurwa, przyszedł na jedną. A on się w ogóle nie przygotowuje do walki. Świeciewany. Nie, bo on się nie boi, tak... No jak, Robalini, ty uważasz? Jaja się goli, czy nie? Czyli jak on chodzi w nieogolonych, to dobrze, czy...? No kurwa, goli się na zero, a on na pewno ma nieogolone. Ja to widzę, mam prześwitujące okulary. Jajami, ale twoją pizdę było widać, bo ty nie masz. A gdzie było widać? Na YouTubie twoim. No tam było jaja widać, a nie pizdę. Więc co ty pierdolisz, kurwa? Michał, spytaj się, czy prezes czapkę od Bogzela pożyczył. Nie, dostałem wczoraj na weselu od Wielkiego Bu. Te czapki odkaziłeś? Bo jeżeli to jest prezent od tego... o którym słyszę, to może tam się jakieś mędy zalęgły. Nie wiem, sam mu to powiedz, jeśli tutaj się kręci. Słyszy, siedzi tutaj, patrzy tutaj, był przed chwilą. Miał tyle mi do powiedzenia. No, dajcie mu mikrofon, niech mówi, podobno się go boję. Podobno mam jakieś dramatyczne historie. Grobciu, jesteś tutaj?
Możemy poprosić Wielkiego Bu? Niech mówi ten pizdą karmiony. Chyba go jednak nie ma. Napisałem do Wielkiego Bu, czy przyjdzie. Odpowiedź jest taka, nie będę biegał jak chory psychicznie, dziad woła, szanujmy się. Ja powiem tak, nie wiem czemu się tak, jak powiedziałem, wymieniłem, to nie wiem, tej ksywy się tu nie wymienia, wymieniłem tego pizdą karmionego, to zachowujecie się wszyscy tak, jak kobiety, które torturował. Czemu się tak przeraziliście wszyscy? Czemu się tak wszyscy, taka cisza zapadła? Czemu się tak boicie tego sutenera? Sutenerze, jesteś tam niedaleko. Masz coś do powiedzenia, taki byłeś wyszczekany do mnie. Sutenerze, przychodź i mów! Czekam, sutenerze, na ciebie! Ty pizdą karmiony! Tfu, ty! O, będą memy, Jacek. Kiedyś normalnie, za normalnych czasów, pizdą karmiony by nie mógł grypsować. Pozmieniało się. Ale dalej nie masz szacunku. Torturowałeś kobiety, ty bydlaku. Niszczyłeś kobietom życie. Porywałeś. I teraz go lansujecie? Co taka cisza zapadła? Co, boicie się prawdy? Słuchamy, panie Jacku. Ja słucham cierpliwie. Czemu taka cisza? No gdzie jest ten bohater? Taki był wyszczekany do mnie zawsze. Już wszystko mi odpadło. W Polsce prawo i sądy wyznaczają sprawiedliwość, a nie pan Jacek. Mowa, gościu ta insynuował, był podkręcany przez też sutenerkę. Ja już wszystko wyrzuciłem. Ja już nie mam żadnych oporów. Dajcie tego sutenera. Tyle miał do powiedzenia. Patryk nie chce przyjść, więc... Podobno na kolację poszedł, bo zgłodniał. Był tutaj! Stał przed chwilą, tak, patrzył na mnie z tym swoim szelmowskim, głupim uśmieszkiem. Z takim samym uśmieszkiem torturował Jacek. Kobiety! Jacek, no walczy z Pawłem w razie co, więc skupmy się na Pawle. Patryk wyszedł, nie chce się pojawić. Sutener, tak na ciebie wołają! Ludzie z Trójmiasta, którzy prawdę znają! Dobra, Paweł. Sutener, to właśnie ty! Godny typ pogardy! Cicho, Paweł. Karolina, jedna moja osoba. Suka, ćpa, koks, a ja sport. Ja chcę, żeby ona zrobiła badania na wszystkie choroby przynoszone drogą płciową, dlatego że była niezłą ruchawicą w Love Island i po prostu ja się nie chcę zarazić. Wiem, że mamy te badania na HIV, ale ja bym poprosiła jakieś wcześniej badania. Jedyne miałam nocane kolety. Nie wiem, mogę się czymś zarazić. Ty nic innego na mnie nie masz. Mogę zapytać? Dawaj. Tym Love Island to każdy z każdym się pierdolił? Nie, tylko ona z każdym. A to ty każdemu dawasz? Nie. Tak! Ale wybrany tylko... Ja to, co miałam ochotę, ale nie spałam z każdym. Ale można, ale to można. Formułę programu... Generalnie robisz, co tam chcesz. To jest twoja indywidualna kwestia. A jak spałeś z chłopakiem, który był zajęty z inną dziewczyną, rozbija się jednopanek? Oni nie byli razem. Byli razem. Co ty pieprzysz? Byli razem. Właśnie dlatego jestem na ciebie wkurwiona, bo po prostu rozbijasz jakieś, wiesz, tematy związkowe. Gdybym jeszcze coś rozbiła, okej. Ale nikt nie rozbiłam, nikogo nie zadziałam. Zresztą po co ja będę się tłumaczyć, skoro już wypowiedziałam się ten temat, to jest stary kotlet, który jest ciągle odgrzewany, bo czy nic innego na mnie nie ma. To nie jest nowoczesna forma kurestwa, że to robiłaś z wieloma, no halo? W niczym innym nie byłaś medialnie, tylko w Love Island. W czym jeszcze byłaś medialnie? Jak się pytałam kogoś na macie, to cię kurwa nikt nie zna. Tylko z Love Island cię zna. Zróbmy jeszcze face to face, Ewa, Karolina. Tak. Śmiesznie. Co mogłam zrobić sobie koronę, bo zazwyczaj wiesz, gram się dlaczego, na sportowo. Wiesz dlaczego to założyłaś, żeby być wyższa, bo jesteś kurwa, dotykasz mi do cycuszków może. Nie powiem ci, że ty byś mogła mnie uczyć, ale ty akurat nie możesz mi nic powiedzieć. To do cycuszków. OnlyFans, nuda. No i co cała z tego, się sprzedałaś, nuda. No i co z tego? Jakby co z tego, nic fans. Innego nie robisz, masz 40 lat. Zazdrościsz. Podziwiam, że zajebiście dalej lubię ćwiczysz, robić swoją karierę, ale nic innego więcej nie robisz. A ty co robisz? A ty co robisz? Ja jestem królową. I czego królową? Akurat ci czego jesteś królową? Jakbyś była. Czego jesteś królową? Pokazuję czego? Tam. Powiedz mi, czego jesteś królową? Kurwa, jestem królową boksu, rozumiesz to? Byłam mistrzynią świata, a ty kim byłaś? Liczę na to, a ty, na to ty, że... Ty kurwa byłaś? No kim ty kurwa? Jeszcze raz zapraszamy. Jeszcze raz, bo są emocje się pojawiły trochę bliżej. Kim ty kurwa byłaś? Jesteś ruchawicą z Love Island, a ja jestem mistrzynią świata. Dawaj, szacunek, mam szacunek. Ale nie kurwa, miałaś do mnie szacunku. Na górę, nie masz do mnie szacunku. Nie masz do mnie szacunku. Za to cię kurwa nie będę obojętna. Za to cię kurwa nie każdy są obojętna. Zobaczymy to jedna. Mam nadzieję, że masz większe jaja teraz niż ty mówię, bo tak to krzyczasz. A łapka koniec pierdala. Uderzyłam ci się kurwa w twarz. Uderzyłam cię kurwa w twarz, pizdo! A ty jesteś kurwa lepsza, ty kurwa, z na mnie lecisz! Pojebana kurwa jesteś! Pojebana jesteś, ja cię zapierdolę w walce, zobaczysz kurwa! Zapierdolę! I uwaga, co powiedział czat o walce z Adorą? Co powiedział czat? Michał! Nie rzucajcie mikrofonem. Michał, co powiedział czat o walce? Uwaga, jeszcze jedna rzecz. To dwie podsumujemy, jeżeli chodzi o walkę z Zadorą. Ostatni panel jest taki... Poczekajcie. Dziewczyny, spokój. 3 sierpnia sobie wyjaśnicie wszystko.
jedna rzecz. Jacek, odpowiadając na pytanie, 60% osób na tak, a reszta na nie. Teraz uwaga, i ważna informacja. 60 do 40, tak? Czyli tyle, ile dostanie Trump. 60 do 40. Ale dobra, a druga sprawa. A gdzie jest sutener? Dobra, kończymy dobra, ten panel. Teraz uwaga. Pizdą karmiony sutenerze trójmiejski. Chyba ej, buu, buu, czwarty panel, zapraszamy na platformę KIK. Gdzie jesteś, Ruro? Mam słek, mam gaz, więc po co mi schody dziwko, ja się wiebie windą. Chciałeś coś powiedzieć, no to szybko, ale czemu jąkasz jak Władimir Kliczko? Ja już jest słek jak Ronaldinho, bobki w bece prezydenckie Billy Clinton. Szybka dniówka to jest 0 000 cyfrów w bece, nie chcę tak jak Przemek Tyton. Wstałem na bramkach Belinie, jak jebany ona na ziom, ale mówi...